Weronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do narodzin. W pozostałych rolach como un sueño que el amor me dio en un beso, la semilla de un cariño, como no hay otro en este mundo. Quiero estar siempre a tu lado y descubrir cada mañana al despertar. Według powieści Feliksa Kajneta Prawo do narodzin. Adaptacja. Nadie podrá callar tu voz, tu libertad. Zdjęcia. Reżyseria Raul Araiza. Produkcja. Co tu robisz, Mario Eleno? Porzuciłaś klasztor? Z kim tu przyszłaś? Nie masz prawa o nic mnie pytać. Poczekaj. Jest coś, co daje mi takie prawo. Nasze dziecko. Jak śmiesz je wspominać? Nie chciałeś, aby przyszło na świat. Minęło tyle lat. Nauczyły mnie doceniać, czym jest dziecko. Za późno. Być może nie. Fakt, że tu jesteś, może jedynie oznaczać, że wróciłaś do świata. Nie przestałem cię kochać. Z nawiązką zapłaciłem za moją głupotę i podłość. Nigdy nie płaci się z nawiązką. Nigdy nie przestaje się płacić. Myślisz, że kim jesteś? Zrozpaczonym człowiekiem. Moje życie to piekło. Zasługujesz na nie. Nigdy nie myślałem, że kara za przewinienia będzie tak wysoka. Gdybyś wiedział, postąpiłbyś inaczej? Twoja miłość była tego warta. Masz, czego chciałeś. Zaczekaj, zaczekaj, puść mnie. Widzę, że się zmieniłaś. Nienawidzisz mnie. Ja także się zmieniłem. Cierpienie uczyniło ze mnie niebezpiecznego człowieka, gotowego na wszystko. Nie wyjdziesz stąd, zanim nie skończymy rozmowy. Samochód czeka na panią. Pani zostaje. Poproszę jeden koniak. Błagam cię. Usiądź. Usłyszałam hałas. Co robisz, mamo? Nie widzisz? Ginekolog, do którego zaprowadził mnie twój dziadek, zapisał mi pastylki, które wywołują u mnie apetyt. Jak tak dalej pójdzie, stracę linię. Jeśli będziesz miała dziecko, też ją stracisz. Na pewien czas. Ale dlaczego? Dlaczego co? Dlaczego po tylu latach chcesz mieć znowu dziecko? Mój ojciec przekonał mnie, że to dobry pomysł. Nie jesteś już młoda. Posłuchaj, córko. Jestem o 5 lat młodsza od Beby, a ona niedawno urodziła bliźniaki.
Co się dzieje? Boisz się, że ktoś zajmie twoje miejsce? Chcesz nadal korzystać z przywilejów jedynaczki? Mamo, jak możesz tak myśleć? Niepokoję się o twoje zdrowie, o twoje dobro. Sama się tym zajmę. Niedawno mówiłaś, że czułabyś się szczęśliwa, gdybym była już dorosła, ponieważ dzieci sprawiają kłopot. Istotnie, to prawda. A więc? Zmieniłam zdanie. Dlaczego? Czy to przesłuchanie? Żąda, żebym ci się spowiadała? Nie żądam, abyś mi się spowiadała, ale jestem córką, dbam o twoje dobro. Dla mego dobra, więc nie zadawaj więcej pytań, ale próbuj mi pomóc. Nie kwestionuj decyzji, którą podjęłam. Wróć do swojego pokoju, nie rozmawiajmy więcej o tym. Powiedziałam, idź do siebie. Nie będziemy rozmawiać. Dobrze, mamo. Podjąłem tę decyzję, ponieważ kiedy wróciłem, twoja siostra powiedziała, że wyjechałaś do Hiszpanii, gdzie wychodzisz za mąż. Spytaj ją, jeśli nie wierzysz. Nie muszę pytać. To w stylu Matyldy, kłamstwa i intrygi. Skąd miałem wiedzieć, że kłamie? Sądziłem, że straciłem cię na zawsze. I dlatego ożeniłem się po raz drugi. Z inną spadkobierczynią fortuny. Czemu nie? Nie było to małżeństwo z miłości. Musiałem mieć rekompensatę. Dlaczego tak patrzysz? Wydaje mi się to być snem. Lepiej powiedzieć koszmarem. Jestem w takim miejscu. Siedzę naprzeciw nędznika, który zniszczył moje życie. Jak mogłam kiedyś uwierzyć, jak mogłam kochać kogoś tak podłego? Skończyłaś z obelgami? Jeszcze nie. Nie obchodzi mnie, że twoje małżeństwa skończyły się niepowodzeniem, ani że twój syn jest alkoholikiem. Nie obchodzi mnie nic, co dotyczy ciebie. Nic. Zgoda. Mnie obchodzi jedno. Co się stało z dzieckiem, którego oczekiwałaś? Doradzałeś mi przerwać ciążę, nie pamiętasz? Pamiętam doskonale. Ale jestem pewien, że nie zastosowałaś się do rady. Mario, Eleno, na miłość boską. Nie wymawiaj imienia boskiego ani tu, ani gdzie indziej. Nie bądź podły. Dobrze. Czy to był chłopczyk? Czy dziewczynka? Chłopczyk. Piękny, silny. Zdrowy. Gdzie on jest? Błagam, powiedz, gdzie on jest? Nie wiem. Powiedz. Nie będę się do niego zbliżał. Chcę wiedzieć, kim jest. Chcę go zobaczyć. Może nie stał się wałkoniem, jak jego przyrodni brat. Gdzie jest? Przysięgam. Nie widziałam go od momentu, gdy miał kilka dni. Pozwoliłaś, aby go oddano do adopcji? Jak śmiałaś mi ubliżać? Jesteś równie podła jak ja.
Osvaldo. Kochanie. Zasnąłeś oglądając telewizję. Nieprawda, wyłączyłem telewizor. Ja wyłączyłam. Od pewnego czasu nie wiesz, co się z tobą dzieje. Coraz gorzej z tobą. Nie martw się. Wszystko się zmieni, gdy otrzymam spadek. Kiedy to się stanie? Nawet nie widziałeś się z adwokatem, którego polecił Tony. Nie sądzę, abym musiał stosować się do rad cwaniaka. Potrzebujesz kogoś, kto wie, jak prowadzić takie sprawy, aby wygrać z ojcem. Może masz rację. Powiedz Toniemu, żeby zorganizował spotkanie. Porozmawiam z nim jutro. To najlepsze, co możesz zrobić. Nawet nie z uwagi na pieniądze, ale aby pokazać ojcu, że nie wygrał. Że nie może cię traktować jak śmiecia. Nic nie zawdzięczasz. Z wyjątkiem życia. Jestem zmęczona. Położę się. Poczekaj. Kim była kobieta, która przyszła do garderoby? Tamta? Kto to był? Jej twarz wydaje mi się znajoma. Przysłała ją moja matka. Chce mnie zobaczyć. Dziwne. Wyglądała na damę i to dystyngowaną. No i co? Sądzisz, że po wyglądzie można oceniać ludzi? Tak uważam. Nie złość się. Odwiedzisz matkę? Jej wysłanniczka cię przekonała? Oczywiście, że nie. Kiedyś matka powiedziała, że dla niej umarłam. A więc i ona dla mnie umarła. Nie obchodzi mnie, czy żałuję swych słów. Nigdy jej nie wybaczę. Ja też nie mogę wybaczyć ojcu. Być może to właśnie nas łączy. Ciebie i mnie. Bardzo mi smutno. Mnie także. Ale jesteśmy razem. To najważniejsze. Co słychać? Rozmawiałeś z tą Virginią? Poszedłem do kabaretu, ale nie rozmawiałem z nią. Rozmawiałem z Marią Eleną. Co mówisz? Rozmawiałem z Marią Eleną del Junco. Spotkałem ją siedzącą samotnie przy stoliku. W takim miejscu? Owszem. Co robiła w Piracie? To jedyne pytanie, na które nie odpowiedziała. A były inne pytania? Nasze dziecko było płci męskiej. Po urodzeniu oddali go do adopcji. Chłopiec. Kto go zaadoptował? Przysięgała mi, że go więcej nie widziała. Nie wie, gdzie on jest. Sądzę, że to prawda.
Gdy dziewczyna z dobrego domu zrobi fałszywy krok, a jej przygoda ma konsekwencje, bywa, że rodzice przekazują komuś noworodka. Ani matka dziecka, ani ojciec nie oglądają go. Dlaczego mówisz z taką goryczą? Nie chciałeś, aby się urodziło. Nie pomogłeś jego matce. Prawda. Wydawała się szczera, zapewniający, że dziecko przyjdzie na świat i że będzie go broniła ze wszystkich sił. Być może wtedy była szczera. To niełatwe sprzeciwić się całej rodzinie. Don Rafael z pewnością zmusił ją, aby oddała dziecko. Przeklęty starzec. Zażądam, aby powiedział, u kogo znajduje się mój syn. Bądź ostrożny. Don Rafael nie wie, że jesteś ojcem dziecka Marii Eleny. Z tego, co słyszałem, sądzę, że gdyby znał twoje nazwisko, poleciłby cię zabić. Osvaldo cię potrzebuje. Powstrzymam się z uwagi na niego. Ale gdy rozwiąże się problem Osvalda, zrobię wszystko, aby ustalić, gdzie jest dziecko, które miałem z Marią Eleną. Z przyjaciółką Osvalda porozmawiam jutro. Powiedz detektywowi, aby zaprzestał poszukiwań. Sam się tym zajmę. Witaj, kochanie. Dzień dobry. Maria Elena spędziła u nas noc? Tak, ale wcześniej wróciła do klasztoru. Dlaczego mnie nie obudziłaś? Nie chciała, śpieszyła się. Wyjaśnij mi dokładnie, co się wydarzyło. Z kim Maria Elena miała się zobaczyć? Niczego ci nie wytłumaczę, ponieważ nic nie wiem. Nie chciała powiedzieć, z kim ma się spotkać. Podobno z jakąś panią, której nie zna. Ale wychodząc, ubrała się starannie. Zawiózł ją szofer. Proponowałam jej, ale nie chciała. Wezwała taksówkę i taksówką wróciła. Gdy wróciłeś o świcie, ona dawno była w domu i spała, dlatego cię nie powiadomiłam. Zrobiłaś bardzo źle. Nie życzę sobie, aby coś takiego się powtórzyło. Twoim obowiązkiem jest mówić mi o wszystkim, co się dzieje. Jeśli mowa o obowiązkach, to twoim dosyć. Jakie znaczenie mają nasze kłopoty albo twoja zazdrość? Jesteśmy już starzy. Chcę wiedzieć, co robi nasza córka. Ja też chciałabym wiedzieć. Jednak ona nam nie powie. To dobry znak, że Maria Elena włożyła dawną suknię i że spędziła noc w domu. Dobry znak, ale czego? To mogłoby znaczyć, że coś zmieni w swoim życiu, że ją znużył klasztor. O to mi chodzi. Dlaczego? Za wcześnie zdradzać plany. Nie zjesz śniadania? Nie jestem głodny. Zaczynasz mnie denerwować. Muszę zawieźć Matyldę do laboratorium. Tracisz czas. Jeśli przez te wszystkie lata nie mogła mieć dzieci, nigdy nie tracę czasu, za wyjątkiem przypadku, gdy wysłuchuję twoich bzdur. Widzisz, mamo? Twoja kuchnia ją zachwyciła, chociaż musiałem ją prosić, aby przyszła. Już wyjaśniałam, że w domu nie uprzedziłam. Trzeba było zatelefonować, aby nie czekali. To niekonieczne. Po prostu wrócę później. Prosiłaś o zgodę, abyśmy gdzieś poszli w sobotę? Tak, Albercie. Pójdziemy potańczyć z Krystyną i Raulem. Świetnie. Raul uwielbia tańczyć. Uczcimy coś bardzo ważnego. Co takiego? To ma być niespodzianka. Jeśli powiem, przestanie nią być, nieprawdaż? Co to za historia z kościołem? Kościoły, które mi się podobają, są przeciążone ślubami. Muszę szukać innego. Zrób to, bo nawet te, które ci nie odpowiadają, nie będą miały wolnych terminów. Co o tym sądzisz, mamo? Świat jest pełen wariatów, którzy chcą brać ślub. Zaraz wrócę.
Mam nadzieję, że nie zabawi długo, bo zrobiło się późno. Nie zabawi długo. Zorientował się, że nie lubi pani zostawać ze mną. Pani nie szukała żadnego kościoła na ślub. Zarzuca mi pani kłamstwo? Niech Bóg broni, żebym obrażała pannę, w której zakochany jest mój Albertico. Chcę, żeby był szczęśliwy. Po to, żeby on był szczęśliwy, ja muszę być szczęśliwa. Kocham moich rodziców, a oni mnie. Jeśli wezmę ślub po kryjomu w jakimś małym miasteczku, prędzej czy później wybaczą. Nigdy by nie wybaczyli, gdybyśmy pobrali się w Veracruz, jak sobie życzy Alberto. Jeśli pani go kocha, niech mi pani pomoże przekonać go, żeby wszystko przebiegło tak, jak umyśliłam. On się na to nie zgodzi. On się nie wstydzi, tak jak wy, że jestem murzynką. A więc? Był to film z serii Prawo do narodzin. Wersja polska, Studio Publishing. Ven, quiero tenerte junto a mí. Ven, llegó el momento de vivir. Quiero ver tus ojos, tu figura, tu sonrisa. Quiero